W ramach imprezy urodzinowej Ania chce zaprosić przyjaciół na pizzę. Chce zamówić pizzę i wie, że za kwotę 42 zł. i 50 groszy może kupić P pudełek pizzy. Jedna pizza kosztuje 8 zł. i 50 Zaznacz równanie, które odpowiada tej sytuacji. Zanim przyjrzymy się tym równaniom, spróbujmy znaleźć sens w treści zadania. O co tutaj chodzi? Za kwotę 42,50 zł możemy zapisać 42,5. Zwłaszcza, że we wszystkich tych odpowiedziach tak właśnie jest ta kwota zapisana. Jest to oczywiście zapis równoważny z zapisem 42,50. Czyli mamy całkowitą kwotę, którą Ania wyda na pizzę, i gdybyśmy chcieli obliczyć, ile pudełek pizzy Ania zamówi, to podzielilibyśmy kwotę całkowitą, czyli wszystko, co wyda, przez cenę jednej pizzy. Cena jednego pudełka. I to w wyniku dałoby nam liczbę zamówionych pudełek pizzy. To jest kwota całkowita w złotówkach. To jest cena w złotówkach za pudełko, za jedno pudełko, a wynik tego dzielenia to liczba pudełek. Można też sytuację z zadania przedstawić inaczej. Możemy na przykład zapytać, jak obliczyć całkowitą kwotę, którą Ania wydała. Kwota całkowita 42,50 to. I zastanówmy się, jak możemy przedstawić ją inaczej. Możemy otrzymać ją przez pomnożenie ceny jednego pudełka razy liczbę pudełek. To jest kwota całkowita, którą Mania wydała, i to też jest kwota całkowita, tylko przedstawiona inaczej. Te dwie liczby muszą być sobie równe. No to zobaczmy, czy mamy w tych odpowiedziach podobnie wyglądające równania. Ta pierwsza odpowiedź jest dokładnie taka sama jak nasze pierwsze równanie. Dokładnie to samo zapisaliśmy tutaj. Sprawdźmy drugą odpowiedź. P równa się 8,5 razy 42,5. Zapisaliśmy już wcześniej równanie, w którym po jednej stronie występuje samo p. Oznacza to, że gdybyśmy z tego równania chcieli wyznaczyć p, to otrzymalibyśmy dokładnie taką jego postać. Inaczej mówiąc, tyle wynosi p, a to tutaj to zupełnie co innego tyle się p nie równa. Możemy to skreślić. W trzeciej odpowiedzi mamy postać chyba trochę podobną do tej, ale P jest po innej stronie. Tutaj mamy 8,5P równa się 42,5, a w trzeciej odpowiedzi mamy odwrotnie. 42,5P równa się 8,5. Gdybyśmy chcieli to równanie przekształcić tak, żeby P było po drugiej stronie, to możemy podzielić obydwie strony przez P. Wtedy mamy P przez P to 1. Czyli otrzymujemy 42,5 równa się 8,5 podzielone przez p, a to nie jest prawda. Tu nam wyszło z wcześniejszych rozważań, że 8,5p równa się 42,5, a nie 8,5 przez p. To też nie jest prawda. Pamiętajcie, że obojętnie co nam pierwsze wyjdzie z obliczeń, czy najpierw otrzymamy takie równanie, a potem takie, czy odwrotnie, to zawsze możemy z jednej postaci przejść do innej przy pomocy odpowiednich przekształceń algebraicznych. Na przykład, żeby tę postać niebieską przekształcić na tę czerwoną, wystarczy, że podzielimy obydwie strony równania przez 8,5. Dzielimy lewą stronę równania przez 8,5 i dzielimy prawą stronę przez 8,5 żeby równość była zachowana, musimy zawsze wykonać tę samą operację po obydwu stronach. Czyli mamy 42,5 podzielone przez 8,5 równa się P. Czyli to samo, co zaznaczyliśmy w pierwszej odpowiedzi jako poprawne. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Klasa pana Hermańskiego zorganizowała szkolną zbiórkę funduszy polegającą na sprzedaży cukierków. Chcą sprzedać Chcę paczek cukierków i zebrać 500 zł. Na każdej paczce zarabiają 2,75 zł. Zapisz równanie, które uczniowie musieliby rozwiązać, żeby obliczyć, ile muszą sprzedać paczek cukierków. Można takie równanie oczywiście zapisać na parę sposobów. Zacznijmy może od celu tej zbiórki. Chcą zebrać 500 zł. To jest całkowita kwota ze sprzedaży wszystkich paczek cukierków. I jeżeli każda paczka daje im 2,75, to jeżeli podzielimy całą kwotę przez to, co uzyskują ze sprzedaży jednej paczki, to otrzymamy liczbę paczek, które muszą sprzedać. No i chyba mamy. To jest równanie, które uczniowie powinni rozwiązać, żeby wyznaczyć, ile paczek muszą sprzedać. Ok, zobaczmy, czy możemy zrobić to inaczej. Gdybyśmy na przykład Wzięli 2,75 zł na paczkę i pomnożyli to razy C paczek, to otrzymujemy w ten sposób całkowitą sumę, którą uczniowie zbiorą. A chcemy, żeby całkowita zebrana suma wynosiła 500 zł. Czyli to się musi równać 500. Czyli tak też może wyglądać poszukiwane przez nas równanie, które uczniowie muszą rozwiązać, żeby dowiedzieć się, ile paczek. Cukierków muszą sprzedać.